Tak, może troszkę luźniej, może nie. Chodzi mi, bo słyszeliśmy przed materiałem, że powiedziałeś, że żelka musisz zjeść. I teraz takie pytanie, bo wiemy, jak wpadałeś na metę i zawsze te żelki u was w drużynie obowiązywały. Powiedz mi, no bo brakuje ci pewnie też tych wyścigów, tych żelków. Powiedz mi, czy jak trenujesz, robisz sobie na przykład, wyjeżdżasz na trening, masz takie 5 godzin, myślisz, zrobię sobie taką dzisiaj symulację wyścigu. Dam z siebie wszystko. Zrobisz taki mocny trening, wpadasz do domu i żona Magda ci od razu daje torbę żelków, które sobie od razu zjadasz. Powiedz nam coś o tych żelkach. Darek, to ja mam dzisiaj takiego małego misia, popatrz, widzisz? Widzisz mnie, czy nie widzisz? O, Mam takiego jest. misia właśnie, że zjem na pół. Także powiem szczerze, z tymi żelkami czasami mam tak, że nawet po treningu, po ciężkim treningu, jak wracam do domu, to oczywiście nie paczkę, ale to jest garść żelków, tak zwana, no garść żelków i zawsze po ciężkim treningu czy ten, to staram się właśnie żelki uzupełnić szybko energię, a później już obiad. Także to jest tak jak na wyścigu. Także szybka regeneracja, żelki w dłoń, słodkiego. Czyli No robisz i sobie takie symulacje, czy by robisz sobie takie wracam do żywych. symulacje wyścigów domowych, że mocny trening i od razu żelki, Znaczy, to myślę, aby że nie jak jest dłuższy wypaść z tego trening, to od rytmu. razu. Znaczy nie, ja nie wypalam, ale powiem szczerze, jak czasami czy Giro, czy Vuelta, jak już jem te żelki, to też już mam ich dość po trochu, no bo wiadomo, jak gdzieś, chyba że jak się zmieniają smaki, to także w zupełności zależy, czy jest jakiś zwężem, czy jakiś kubuś, czy jakiś misiu, no wiesz, nie? No. A bulldogi Ale też są? z Coca-Colą, są, ale z Coca-Colą nie lubię, także wiesz. Proszę Państwa, rozpoczynamy program. Jak jeść żelki, kiedy jeść żelki, jak żelki smakują, jakie rodzaje są żelków. Naszym O właśnie. ekspertem jest Rafał Majka.